Ohajo, ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ori and the Blind Forest. Kontynuujemy sobie naszą gierkę. I co mieliśmy robić? Aha, no tak, laserowy przeciwnik, już sobie przypomniałem. Tylko najpierw trzeba sobie poradzić z tym tutaj. To jest upierdliwy przeciwnik, zajmuje dużo czasu. Tylko i wyłącznie przez to, że po prostu jest wytrzymały i nakłada na podłogę dużo śmieci. Dobra. Co z nim? Co z nim mam zrobić? O! Formowe ekspy. Ej, tu można ekspiarkę w sumie zrobić. Patrzcie, on tu się pojawi znowu. Prawdopodobnie. O! Ej, chodź. Ej, myk. Więc jeżeli zastanawialiście się, jak zrobić ekspiarkę w Orim, no to jest właśnie... właśnie to. Chociaż nie, daje to tak mało expa już. Biegiem? Chyba biegiem. Okej, okay, dobra, udało się. Lasowrowy przeciwnik ominięty. O nie. Powinienem zapisać? Powinienem zapisać. Od razu. Oh my god. Ale ten przeciwnik jeszcze się cofa. Tego o nim nie wiedziałem. Na szybszy sposób. Dawaj, robimy to szybko. Bez ekspienia. O nie, zawrócił. A teraz ten przeciwnik będzie mnie robił na powroty. Ej, to jest sposób. Zbliżyć się do tego gluta. I sobie przykucnąć. Ale lama, nie wierzę w to. Ała! Idź sobie, odejdź, zginij, przepadnij. Ale ekspy mi daj. Dobra, porobiony. I teraz szybko. Szybko, szybko, szybko. Myk, myk, myk. I zapisz. I zapisz, żeby lamy nie było. Dobra. Bardzo ładnie. Już nie wrócisz. Chowa więź odnowiona. Ej, robaczku. Ja widzę, że pan tutaj się rzucił jak na mięso. Okej. Dobra. Jak w takim razie? Co mam tutaj zrobić? Ej, nie wiem, co mam tutaj zrobić. On się roztrzaśnie w takim tutaj wydaniu. Tu przejścia nie ma. Postrzelajmy go? Nie wiem. I on poleciał. Rozwalił to. Bez kitu, ale... dlaczego to zrobił? Mogę zapisać? Gra zapisana. Okej, okay, dobrze. Kim są ci laserowi? Kolesie, ała, to pali. Rozumiem, tu go mam spuścić, żeby strzelił. To nie jest zbyt chętny na to. Ała, to bolało. Tu, dawaj.
Nie? A mogę zastrzelić samego tego typa? Nie, też nie mogę. Więc o co chodzi? O co chodzi? Jak mam przejść dalej? To nie działa. On się dezaktywuje z tego, co widzę, na pewien okres czasu. Dawaj, wyskocz jeszcze. No nie. Kurczę. Co tu mam zrobić? Może na to mam... Bez sens. No to nie mogę wskoczyć. Może, nie wiem, mam coś z energią zrobić, ten wybuch energetyczny, ale nie mam tutaj w ogóle możliwości na to. Może kilka razy musi na to strzelić. Dawaj. Zatestujemy twojego cela. Nie. Skoczyć? No nie, nie przeskoczę, tam wszystko płonie. Tu było jeszcze przejście. I to wyglądałoby na to, że nie mogę tutaj być. Nie mam odpowiednich rzeczy. Bo ani z jednej, ani z drugiej strony nie mogę zrobić absolutnie nic. O, najmniej się pozabijali. Bardzo fajnie. Jeszcze oczywiście polecę zobaczyć, czy przejście jest tamtej strony. I upewnić się, że polazłem źle. To ogólnie wydaje mi się dziwne, że gra prowadziłaby mnie w takim kierunku. A jeżeli... Ja tutaj nic nie zrobiłem... No tak, ja tutaj nic nie zrobiłem, ponieważ tutaj też nie mam nic do roboty. Przepłynąć? Że mogę tu przepłynąć na dole. Ale... Przepłynąć na dole, no właśnie. To jak? Skoro to jest trucizna, w której nie mogę przebywać. W takim razie ty może coś powiesz? Mapa? No nie no, mapa mi nic nie da. W takim razie, może się teleportujmy. A no tak, wszystko jasne. Posąg już kiedyś było widziałam? O no proszę, część historyjki. Dziecko, które kochało nasze światło. Naru. Czyli ta nasza... przyjaciółka.
To była Naru. Tak się nazywała. Chyba. Chyba o to chodzi. Chyba to była ona. Aha. Witamy w Mrocznej Norze. Czy na pewno dobrze idę? Zastanówmy się nad sensem życia. Tu już widzę, można wpłynąć gdzieś w kwas. A jak ja tutaj nic nie widzę, absolutnie. No kurczę, gubię się w tej grze, naprawdę. Gubię się w grze po całości. A mogę przeskoczyć chyba, nie? Ewidentnie powinienem widzieć tutaj więcej. Ała. Chyba się zabiję. Ała, 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 zabiłem się. No, zabiłem się. Spoko, mieliśmy tutaj zapis. Chodzi. Tylko... tak, historyjka tutaj będzie. No, 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 no. Dobra, teraz zapiszmy. Zapiszmy, tak. Zajmijmy się punktami. Myślę, że może to byłoby fajne. Posiadania. Okej, okay, leczenie za tworzenie duchowej więzi. To też byłoby dobre. Ale ten przeciwnik początkowy jest teraz prosty. Wracamy się na sam początek gry w takim razie. Sprawdźmy, czy mieliśmy tutaj coś do odkrycia ciekawego. W Polce. Auć. Chyba nie powinienem się tam na chama pchać. Tutaj nie przejdę. Czyli jestem zgubiony. Trzeba trochę pochodzić i pozwiedzać tutaj. Tu nie doskoczę. Double jumpa mi brakuje. No dobra, moi drodzy. Nie udało mi się wykombinować za bardzo nic. Jest dziwne, że tak bardzo się pogubiłem tak wcześnie, na tak wczesnym etapie gry. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co mam robić. Poza tym, że dotarłem tutaj. To jest jedyne miejsce, w którym mogę cokolwiek zrobić, próbować. Niech światło mnie prowadzi. Może rozbłysk? Nie daje to zbyt wiele. Dobrze, niech światło mnie prowadzi. Idziemy za światłem. Chyba było warto. Tak? Oj, oj. To nie. Gdzie na dole? Okej, tu mogę po prostu stać. Jest bezpiecznie. Nope, nie spadnijmy. Ale ładnie stoi nasza postać. O, dobra. Mamy chyba jakąś umiejętność. Oh. Serio, mam to nosić? O nie! O, dobra. Ale jest jeden mały problem a propos noszenia tego. A nie. Dobra, nie muszę tego trzymać, dobrze. Myślałem, że cały czas muszę trzymać. Już chciałem mówić, że to niewykonalne. O, dawaj, dawaj. Hits. O nie. Kolejny przeciwnik. No, zrzucił mnie, no. Ham. Co za ham. Jestem trochę ociężały z tym klockiem. Klockiem? Bardziej kulką.
Bra. Padł. A, to sobie samo jedzie. O nie. Bardzo ciężka ta gra zręcznościowa. Nie powiem, nie zapisałem gry. Ha. Dobre. Dobre sobie. Na szczęście, magia montażu sprawia, że dla was ten zapis nawet nie musi istnieć. A tak czy siak będziemy w odpowiednim miejscu po odpowiednim czasie. No dobra, jeszcze raz. Kryjące dziadostwo. Hits. Nie dać się zrzucić dziadowi. No gdzie pojechał? No come on. Znowu mnie załatwił ten sam Peges. Tam odjeżdża w jakimś niespodziewanym momencie. Nie wiadomo dlaczego. Ani z jakiej stacji. No dawaj, dawaj. Na razie muszę przyznać, Ori wydaje mi się trudniejszą grą niż Hollow Knight. Jest jakieś przeklęte miejsce, naprawdę. Miejsce w stylu wywal się. Jak na razie muszę powiedzieć, że Ori sprawia mi więcej problemów niż Hollow Knight. Hollow Knight wydawał mi się o wiele prostszy w sterowaniu. I w poziomach, jakie się trafiały. No, 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 chodź tu z tym, szybciej, dawaj. Porusza się to wszystko w taki niecodzienny sposób, trzeba przyznać, tak niby chcę, ale nie chcę. Tak leniwie wszystko się porusza. W połączeniu z naprawdę żwawą postacią daje to nam mieszankę wygrywacką. Zapisałem tutaj grę, żeby tych przeciwników już nie było. O, dawaj. Powoli. Nawet mogę się tam wrócić. Zgaduję, że tutaj to nie mogę zapisać gry. O, dobra, spokojnie. Spokojnie, stój. Wow, wskoczyłem. Ek. Ajo. Znowu ty. I tu sobie zapiszemy. Co to jest? Nie mam pojęcia co to, ale coś podpaliłem. Ja mogę tym rzucać jakoś? Czemu ty tego nie niesiesz? Ori! Nagle Ori stwierdził, że nope, ja nie noszę takich ciężkich kulek. Po co mi to? A, mam porozpalać tu. Aha, nie mogę skakać po ścianach. No tak, to by wyjaśniało, mam w końcu zajęte ręce. O. Super. Ale jak bardzo idealnie, to muszę powyczuwać tutaj. Dobra, chyba mamy. Zapis? Zapis. Musi być. Idealne wyczucie. Prosto w laser. Dobra, niech laser się odpali. I teraz. Uła. Dobrze. Niżej. Będzie ciężkie to wyczucie. Tutaj na dole będzie.
Dokąd te platformy mnie prowadzą? Oj, jeszcze jedna. Łatwo się tu pomylić. Secret? Komórka umiejętności. Nie, nie secret, komórka umiejętności. Czyli po prostu dostałem punkt. Level upa. Od tak sobie. Nie no, za przejście w sumie w specjalne miejsce, ale... Tyle. I gdzie teraz? Teraz zakładam, muszę się dostać tutaj. Okej. Pozbądźmy się przeciwnika. Mogę tu zapisać? Warto by było. I skaczemy dalej. Kolejny sekrecik. A nie, to nie sekret. Tutaj miałem się dostać. Ale co tutaj? Zabierz mnie tam do tego świecącego. O! No proszę. Nawet coś tu kryli. Pytanie tylko jedno zasadnicze. Dobra, wyrzućmy, albo nie, weźmy kulkę ze sobą. Najwyżej się bijemy, ale widzę, że to nie ma znaczenia. Upuść kulkę. A, ja jestem na samym początku gry. O nie, no właśnie, skoro jestem na samym początku gry. Jak to tu wygląda? Okej. Łatwo się pogubić w tym poziomie, to trzeba przyznać. Idziemy dalej. Czy ty chcesz to? Chyba nie bardzo. Bardziej mi się przyda. A tu mamy umiejętność. Dobra. Ogarnąć umiejętność. Więc idziemy tu, bo coś tu się dzieje ewidentnie. Mogę przez to przenikać? Mogę, jak najbardziej. Laserek. Taki groźny laserek. Nie spadnij! Czemu? Spadłeś. No Ori, come on. Naprawdę, zmiana w sterowaniu. Da się przyzwyczaić do sterowania w Orim. I to bardzo szybko, ale jeżeli mamy nosić taką kulkę ze sobą, która ogranicza nasze ruchy, to naprawdę jest... średnio wygodne. O! Rozumiem, że została... Brawo. I co teraz? Ona do mnie wróci. O, dobrze, bo już się wystraszyłem, że coś zepsułem. Zapiszmy. Zapiszmy to konkretnie. Fajcha? Poszło. Świątynia aktywowana. Laserki powyłączane. Bardzo dobrze. Gdzie mój kulek? Tutaj mój kulek. W zasadzie to mogłem go jeszcze nie odkładać. No chyba, że będę mógł go wziąć jeszcze raz.
chyba że nie będzie takiej potrzeby i wszystko po prostu zostanie rozświetlone. Tak, wszystko zostało rozświetlone. Dobrze. Zapiszmy. W takim razie. Jeszcze jedną rzecz chciałbym bardzo sprawdzić. Tam na górze. Aha, no tak. Teraz się przyzwyczaj do innego typu skoku. Nie da się. Nie da się przyzwyczaić. Okej. Co to będzie za umiejętność? Pokaż. Sprint? Aha, taki sprint. Mogę w powietrzu? Nie mogę w powietrzu. No to, że wpadł. Dobra. To nie jest dash, to jest typowy sprint. Tylko na ziemi mogę go uruchomić. Ale fajne, pomimo wszystko. Bardzo się cieszę, że to mam. Mogę to odpalić ze ściany? Nie. Oho. Żebym dotarł do miejsca, w które nie powinienem jeszcze włazić. A, cholera. Tak jest. Dokładnie tak jest. Ale to mi eksplorację przyspieszy. Ała. No chyba, że będę się w kolce wpierniczał. Dobra, znajduję część mapy. Tak jest. Easy. Dobra, jeszcze na szybko sprawdzę, czy tam na górze czegoś nie ma. Nie, ewidentnie tam nie widzę niczego ciekawego. Ale teraz... Skoro tutaj wszystko jest zapalone i dostępne, mógłbym na przykład... nie tak. Mógłbym na przykład dostać się do trudniej dostępnych miejsc. Ja za pomocą tego sprinta mogę się wybić poza krawędź i dopiero skoczyć. Ciekawe. O, tylko nie zgin, bo zapisu dawno nie robiłem. Moi drodzy, wygląda na to, że tej miejscówki to na razie byłoby na tyle. Nie jestem w stanie za bardzo nigdzie indziej dojść. Więc co teraz? Gdzie teraz? Jestem w stanie dostać się w jakieś inne miejsce. Na przykład tutaj. Dobra. To ja bym się już pozastanawiał tak do następnego odcinka. A póki co. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Trzymajcie się. Sayonara.